Chciałem powiedzieć witam Was, ale zaraz to powiem. A miało być tak pięknie, przynajmniej bez problemów. No nie wiem, co dalej będzie z tym piwem, ale zaczęło się nie za dobrze. Raczej nie było aż tak wstrząśnięte. O, troszkę tak poprawimy kadr. No, ale może jednak. Natomiast nie jestem pewien. Ale jedno z najgorzej ocenianych piw w poprzednim roku chyba, czy to może już był ten rok, ale chyba poprzedni, było chyba z tego samego browaru. Więc to zajście nie wróży dobrze. Mniejsza o to. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grze. Uncharted, Złota Otchłań. I może też zacznę od czegoś, co już słyszeliście, czyli Gombrowicz, Ferdy Durkę. I tam padło jedno zdanie. Jak mnie zachwyca, kiedy nie zachwyca? No i ta gra mnie nie zachwyca. Graficznie niestety no są tu pewne niedociągnięcia, które mogą wynikać z tego, że ta gra ma już 10 lat. Ale osobiście bardzo nie lubię w grach, kiedy występuje znacząca różnica między tłem a innymi elementami. I tutaj rzeczywiście jest te wizualia jakieś tak się ze sobą troszkę czasami gryzą. Ta jakość i kolorystyka, wręcz powiedziałbym nawet, nie tylko sama jakość, tylko taką barwę, odcienie. Coś tutaj nie gra. Wiadomo, że ta konieczność zawsze jest, żeby to tło było inaczej generowane, ale no tutaj coś nie poszło. Natomiast to jest przenośny Uncharted. To jest przenośny Uncharted, które może się podobać. Może się podobać, ale przy okazji to Uncharted pokazuje, co tak naprawdę jest bardzo ważne, może nie najważniejsze, ale bardzo ważne w całej serii gier Uncharted, a może nawet można by to pociągnąć pod inne gry tego studia, chociaż no, w przypadku The Last of Us bardzo ważna jest fabuła i klimat. Ale co się liczy w Uncharted? Uncharted liczy się animacja, to jak funkcjonuje nasza postać, świat i ogólnie wszystkie szczegóły związane z gameplayem, poruszaniem się właśnie postaci i wykonywaniem czynności w tym świecie. Ponieważ mamy tutaj grę na sprzęcie o ograniczonych możliwościach, no to część tych rzeczy nie występuje. I to sprawia, że jest to słabszy Uncharted. Fabularnie w mojej opinii jest raczej słabo. Główny zły, ostatni boss jest dla mnie prostakiem i idiotą. No może taki miał być, ale to nie są dobre słowa, które opisują ostatniego bossa. Co ciekawe, można powiedzieć, że mamy dwóch takich niby bossów, bo przed walką z nim, nie zaraz przed, ale trochę wcześniej, walczymy jakby z drugim bossem, wcześniejszym. I co ciekawe, udało się temu studiu stworzyć, bo to nie jest gra twórców Uncharted całej serii. O tym może jeszcze nie wspomnę za chwilę, to jest gra twórców, to powiem od razu, od twórców Days Gone, czyli Bend Studio. I udało się im stworzyć
bohatera, tego właśnie takiego pomniejszego wroga, który jest charakterny, może bardziej, może nie tyle, ale potrafi zajść za skórę i potrafi zirytować. A to ktoś, odkąd się pojawił, nie lubiłem tego gościa, nie? Także no dobrze, ton był nakreślony odpowiednio. To jest jedna z najlepszych rzeczy fabularnych. Nie, to jest najlepsza rzecz fabularna. Oczywiście może nie wszystkim może się podobać to, że jakaś postać ich irytuje, ale jeśli mówimy o pewnym przeciwniku i kiedy przeciwnik irytuje, to znaczy, że jest dobrze napisany, moim zdaniem. Jak się gra? No co? Mamy tak. Oczywiście wspinaczki i skoki. Mamy strzelanie zza osłon. Mamy wspinanie po linie. Mamy przechodzenie po kładkach, czyli balansowanie. Mamy strzelanie podczas wiszenia na linie. Mamy na przykład mijanie po ekranie, żeby coś odrysować bądź oczyścić. I trochę zagadek, takich przesuwanie jakichś, obracanie kółek, trochę takich puzzlowatych, że trzeba jakieś elementy poprzestawiać. I nie brzmi to zbytnio atrakcyjnie, ale nie jest źle. Nie jest źle. Rzeczywiście można się przy niej spokojnie bawić. Ale rewelki też niestety w mojej opinii nie ma. Zobaczycie, jak to w Uncharted, zobaczycie zaginione miasto, ale no przy tej skali, jaką mamy na widzie, no nie zachwyca. Jak nie zachwyca, jak nie zachwyca. Także trochę szkoda, chociaż pod koniec gry trafiła się jedna lokacja w ruchu podczas płynięcia łódką, że tam rzeczywiście wyglądało to, że tak, to tam mi się udało. Tam rzeczywiście, tam zachwycało. Ale poza tym raczej nie. Dobrym elementem, czy bardzo dobrym, musiałbym go może zgłębić poza grą, czyli chodzi o dźwięk. Udźwiękowienie jest spoko. Bardziej, że chodziłoby o ścieżkę dźwiękową, to trafiłem jeden bardzo fajny utwór. Natomiast pozostałe nie wybiły się, ale są spoko. Są spoko, więc myślę, że można powiedzieć, że dźwiękowo jest to jedna z mocniejszych stron nadal tej gry. Trochę szkoda, że celowanie jest jakieś takie nieprecyzyjne i powiedziałbym, że sekwencje walki na linie bądź w sytuacjach, kiedy nie jesteś nie możesz skorzystać z osłony, to są najbardziej irytujące sekwencje gry. Sekwencje są to momenty, kiedy najczęściej ginąłem no nie, zwyczajnie to nie wyszło. Te takie właśnie strzelanki pod wpływem adrenaliny, w związku z tym, że nie możesz się osłonić, nie możesz tego przeczekać jakby. Nie. I niestety muszę wrócić do pojedynków z bossami, bo to też jest słabizna. Pojedynki z bossami w tej formie lepiej, żeby nie istniały. Ja to już kiedyś mówiłem, mój pogląd na bossów jest taki, że dzisiejsze gry nie muszą nam serwować bossów. Grałem, nie pamiętam już co to było, ale grałem w grę, która nie wiem czy na pewno trochę tak jest na przykład Far Cry 3 Blood Dragon. Nie ma tam bossa. Jeżeli dobrze pamiętam, nie ma bossa, natomiast mamy sekwencję kończącą, kiedy to my jesteśmy totalnie napakowani. Jedziemy na cybernetycznym bodajże dinozaurze chyba, czy jakimś innym stworze i rozwalamy wszystko wokoło i tak można kończyć gry. Można dać
totalną frajdę i rozwałkę, nie trzeba dawać wyzwania na koniec. A szczególnie, jeżeli ma być to takie wyzwanie. Bo walka z bossami, tymi dwoma w Uncharted, i obie są takie same. W sensie cała mechanika, no oczywiście wygląda to inaczej, ale mechanika jest ta sama, czyli macie ekran i nie można tego zrobić przyciskami bądź gałką, tylko trzeba po tym ekranie miziać, bo Vita ma dotykowy ekran z przodu. Więc trzeba po tym ekranie miziać tam, jak ci pokażę strzałkę na ukos, to palcem na ukos, jak do góry, to do góry i tak sobie miziasz. I to nie jest tak, jak na przykład ludzie się kiedyś denerwowali na sekwencję QTE, bo musieli tam 6 przycisków nacisnąć. Tutaj tych strzałek na ekranie to musisz narysować tak lekką ręką ze 20, a myślę, że nawet i ze 30, może nawet lekko ponad 30. Jest dużo, dużo i nie chce się tego robić. Zwyczajnie się nie chce. Także te pojedynki z bossami bym po prostu wywalił. Także nie zachwyca ogólnie gra. Ale należy pamiętać o tym, że to Uncharted nie... Wydaje mi się, że nie skłamę, jeżeli powiem, że to była gra premierowa na konsolę. Natomiast na 100% ona wyszła w pierwszym roku życia konsoli, ale chyba wyszła na premierę, albo bardzo, bardzo blisko premiery. I ona nadal jest dobra, ale się zestarzała. Skubana się zestarzała. Kiedyś może rzeczywiście pokazywała jakoś przy naszej konsoli, mogła zachwycać, teraz nie zachwyca. Także ja ją oceniam na 3/4. Jest to dobra gra, naprawdę dobra gra. Może dać sporo frajdy. Nie wiem, czy to jest dobry argument, ale rzeczywiście może osoby, które są bardzo związane z serią, no to chyba to już grały. Ja wydawało mi się, że jestem związany z serią, ale jednak jestem związany z tą serią trochę przez jakość tej serii. I czy chciałbym ponowić, na pewno nie chciałbym jeszcze raz zagrać tej gry, ale czy chciałbym czy źle mieć wspomnienia i poświęcić jej czas? No nie, na pewno nie, aż tak źle nie jest. Ale jest pewna dysproporcja w jakości gier z dużej konsoli, a gry z małej konsoli. Także 3/4 jest odpowiednią oceną, mimo tego, że chyba wydźwięk recenzji jest dość negatywny. To powiedzmy, że skupiłem się na wadach i na tym, co mnie rzeczywiście tam gdzieś dotknęło, bo tak naprawdę w większości chyba usłyszycie i przeczytacie rzeczy pozytywne o tej grze. A ja tak se mi podeszła. Mam nadzieję, że kolejne tytuły potrójnego A będą lepsze. Dobra, a piwko? No piwko. Miało słaby początek. Nie wiem, mam nadzieję, że widzieliście. Ja go pewnie potnę, wyjątkowo go potnę, bo trochę go przeciągałem po tym wykipieniu, więc wyjątkowo może być filmik ucięty, ale co jest dobre? Świetna barwa. Znaczy, no może nie rewelacyjna. Jeszcze tak jeden odcień poszedłbym w ciemniejsze, ale jest spoko. Kolorystyka niezła. Nasycenie, no powiedzmy, że jest nie najgorzej. Co prawda też nie jesteśmy długo po otwarciu, ale trzyma się to spoko. Pianka jest, bąbelki lecą, więc tutaj nie ma się do czego szczepić. Zapach jest taki troszkę inny. Troszkę jakby rzeczywiście coś tu
pozmieniali w słodach i może tego glutenu rzeczywiście nie ma, może te zmiany tego wpłynęły na ten zapach i bardziej na zapach niż na smak. No chociaż nie, no smak też, ale w przyjemny sposób, jest to takie inne piwo. Powiem, że aż mi trudno określić, czym ten smak się różni. No bo jest słodycz, jest później standardowa gorycz, tylko ta baza jest inna. Nie drastycznie, nie tak inna, jak jest inna w piwach pszenicznych czy w porterach, ale jest inna. I byłbym w stanie się przestawić na taką bazę. Jest to ciekawe doznanie. Zaskakująco fajne piwko. Fajne piwko do spróbowania. Musiałbym zobaczyć, jak określa, pewnie Kopyr zrobił recenzję tego piwa, jak on określa ten smak, co on tu wyczuwa, bo mi brakuje mi znajomości, jak opisać ten smak, niestety, ale polecam sprawdzić, szczególnie, że jest to piwko tanie. Piwo kosztuje, ma butelkę bezzwrotną, 4 zł. Dokładnie 39, ale 4 zł przynajmniej u mnie w Auchan, w tym mniejszym Auchan nawet dostępnym, czyli w supermarkecie, jest spoko, naprawdę spoko piwo. Ja za 4 zł, kurde, brać nie umierać. Może to nie jest ideał, ale spróbować coś innego, fajna barwa. W tych warunkach mogę spokojnie ocenić piwko na bardzo dobre. Z jednym minusem. Gdzieś tu na początku jakieś się pojawia taka kwasowość, taka dziwna. Taka uderzająca w górną część podniebienia. Ona może troszkę, jeżeli ktoś jest bardziej wyczulony na pewne nuty kwasowe, to może przeszkadzać, powiedzmy, wyczuwalne, ale można z tym żyć w tej cenie. Także spoczko piwko. Lepsze daje ciekawsze wrażenia niż gra. Także ja nie wymieniam, wiecie, przynajmniej myślę, że wiecie, że ten piękny sprzęt jest od Was, od jednego z widzów. Chciał pozostać anonimowy. Oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. Ale serdecznie dziękuję. Dziękuję Ci, bo daje mi konsolę Mass of Friday. Ona właśnie jest przyczynkiem tego, tej zajawki na Switcha. Więc można powiedzieć, że przez Ciebie. Czyli powróciłem do tego, jeżeli ktoś z Was ogląda recenzję, po prostu tak by się pokazała na kanale i nie ma konsoli przenośnej, to totalnie musisz to zmienić. Granie na konsoli przenośnej daje masę frajdy. Trzeba mieć konsolę przenośną jakąkolwiek, czy to będzie od Sony, czy to będzie konsola od Nintendo. Najlepiej w tym nowszym celować. Już pomijmy Switcha, bo jest to dość duży wydatek. Ale Vita jak najbardziej, 3DS jak najbardziej, spróbuj zakup, bo granie na fizycznych przyciskach, w gry skrojone pod ten system, duże gry, porządne gry, a nie jakieś pierdółki z reklamami na telefonie, tak się powinno grać. Także serdecznie dziękuję za to i no, ten Switch pewnie się pojawi. Dobra, także jeszcze jest Uncharted, ale usunę Uncharted pewnie jeszcze dzisiaj, a może jutro, żeby zrobić miejsce na co?
Kolejną dużą recenzją na Vitę, natomiast nie mówię, że kolejną rzeczywiście, ale mówimy o dużej, to w miejsce Uncharted wskoczy albo Killzone, na którego mam ochotę, albo wskoczy Unit 13, czyli Unit 13, też FPS, który ma bardzo ciekawą opinię, który czasami wydaje się jakiś taki dziwnie pomijany, ale nie wiem co wygra, natomiast FPS-a chciałbym zagrać, przy okazji porównać to, czy problem, o którym wspomniałem, o tym takim nieprecyzyjnym celowaniu, czy to jest problem tych skubańców małych, czy to jest problem rzeczywiście tego, co programiści tutaj nam zaoferowali. Także kończymy filmik i zaczynamy standardowo z tym po recenzji. Jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to nie zdradzę Wam dzisiaj, jaka recenzja została zrobiona. Powiem tylko, że była recenzja. Dobra, także tyle. Trzymajcie się. Oceniłem grę? Tak, 3x4 gra. Piwko 4x4, trochę zawyżone, ale tak dla kontrastu. Niech będzie. I właśnie. Mam dzisiaj spisane. Dziękuję serdecznie wspierającym kanał. Wspiera Jarosław Madejek, Frantik, Pitplayer, Mariusz, Mateusz, Maciek, Florek, Bach, Jaskinia Retro, Wiktor i Żuław. Dziękuję Wam serdecznie. Nieważna jest kwota, nieważna jest długość, ważne jest to, że to robicie. Dziękuję. Jest to dla mnie ważne. Ważne i odczuwalne. Jest to dla mnie odczuwalne. Także tyle. Trzymajcie się. Nara.